Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Z tej strony Matis, a dzisiaj rozpoczniemy od sygnału odebranego całkiem niedawno przez największy radioteleskop na świecie. Następnie opowiemy wam o dość kontrowersyjnym pomyśle japońskich władz, które zamierzają wlewać radioaktywną wodę z zakładu Fukushima Daiichi do Pacyfiku. Już wkrótce potem opowiemy wam o dość chłodnych prognozach na nadchodzącą zimę. Tymczasem na zakończenie odniesiemy się do kwestii anomalii temperaturowej rejestrowanej u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, która to w tym tempie może oznaczać masowe unicestwianie łańcuchów pokarmowych w oceanie. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć wam wszystkim miłego seansu. Tak zwany 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, a więc w skrócie FAST, to obecnie największy radioteleskop działający na Ziemi. Został on oddany do użytku w Chinach w 2016 roku i już pod koniec sierpnia tego roku dokonał pierwszego ważnego odkrycia, kiedy to udało mu się zlokalizować powtarzający się szybki rozbłysk radiowy. Co prawda wspominaliśmy już o tym przy kilku okazjach, ale dla tych, którzy nie wiedzą, tak zwane szybkie rozbłyski radiowe, w skrócie FRB, to potężne źródła promieniowania elektromagnetycznego, które trwają przeważnie zaledwie kilka milisekund. Zdecydowana większość z tych zjawisk występuje jednorazowo i znika, ale niedawno astrofizycy zaczęli odkrywać nowy rodzaj FRB, a więc tak zwane powtarzające się szybkie rozbłyski radiowe. Mają one kluczowe znaczenie dla zrozumienia tych zjawisk, a chińscy astrofizycy dołożyli właśnie swoją cegiełkę do ich poznania. Specjaliści badali miejsce, w którym w 2015 roku za pomocą radioteleskopu Arecibo odkryto rozbłysk znany jako FRB-121102. Od sierpnia do września bieżącego roku udało im się odkryć ponad 100 emisji z tego miejsca. Jest to największa ilość powtórzeń FRB, o jakiej do tej pory nam wiadomo. Istnieje bardzo wiele hipotez odnośnie przyczyn powstawania szybkich rozbłysków radiowych. Poszukiwano ich w zderzeniach gwiazd neutronowych, czarnych dziur, a nawet w aktywności obcych cywilizacji. Natomiast ostatnia teoria na temat powstawania FRB zakłada, że mają one związek z magnetarami, a więc gwiazdami neutronowymi o ekstremalnie silnym polu magnetycznym. Jak się okazuje, zdaniem chińskich badaczy, anomalię radiową znaną jako FRB-121102 najłatwiej wytłumaczyć właśnie w taki sposób. Radioteleskop FAST zlokalizowany jest w naturalnej głębokiej depresji w prowincji Guizhou w południowo-zachodnich Chinach. Jest on zresztą dość użyteczny, ponieważ oprócz badań nad FRB, teleskop FAST ma pomóc w obserwacjach fal grawitacyjnych, egzoplanet, a nawet wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego. A zatem dalsze interesujące odkrycia z jego udziałem to tylko kwestia czasu. Japoński minister środowiska ogłosił, że operator elektrowni atomowej w Fukushimie będzie zmuszony do wylania ponad miliona ton radioaktywnej wody do Pacyfiku. A rzekomo powodem takiej decyzji ma być brak miejsca na dalsze magazynowanie tej skażonej cieczy. Minister środowiska tego kraju, Yoshiaki Harada, podczas specjalnej konferencji prasowej w Tokio próbował przekonać dziennikarzy, że jedynym rozwiązaniem sytuacji będzie odprowadzenie radioaktywnej wody do oceanu oraz jej rozcieńczenie. Ponieważ elektrownia w Fukushimie nie ma już więcej miejsca na magazynowanie odpadów. Kilka godzin później rzecznik rządu próbował prostować komentarze ministra, twierdząc, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły, a politycy będą w dalszym ciągu debatować nad najlepszym wyjściem z tego kryzysu. Warto przypomnieć, że 3 z 6 reaktorów elektrowni w Fukushimie ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w marcu 2011 roku. Wstrząsy wywołały tsunami, które uszkodziło system chłodzenia i doprowadziło do drugiej największej katastrofy jądrowej w historii, zaraz po Czarnobylu. Japońska firma TEPCO podjęła się wówczas zadania magazynowania radioaktywnej wody, która zalała teren elektrowni. Aż do teraz toksyczna ciecz zawierająca szkodliwe substancje takie jak stront, radioaktywny jod, rod czy kobalt jest przechowywana w setkach zbiorników rozlokowanych po całej placówce. Mieszkańcy okolic elektrowni, w szczególności ci zajmujący się rybactwem, już teraz wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec wylania wody do oceanu.
Stanowczo przeciwko takiemu działaniu zaprotestował też rząd Korei Południowej, który zaapelował do Japonii o znalezienie bezpieczniejszego rozwiązania. To jednak nadal nie koniec, ponieważ w odpowiedzi na stanowisko japońskiego ministra organizacja Greenpeace wydała własne oświadczenie, w którym zauważono, że rząd Japonii otrzymał propozycję od amerykańskich firm, które byłyby skłonne pomóc w usunięciu radioaktywnych substancji z zanieczyszczonej wody. Jednak jak stwierdzili, cytuję, rząd z tylko wiadomych sobie względów zdecydował się zignorować tę ofertę. Tymczasem inne grupy ekologiczne alarmują, że scenariusz, w którym izotopy promieniotwórcze trafią do oceanu, może być dla ludzi poważnym problemem. Spożywane przez nas ryby i skorupiaki mogą bowiem magazynować w sobie szkodliwe związki, takie jak strąd, który może powodować nowotwór lub nawet białaczkę. Pozostaje więc żywić nadzieję, że rząd Japonii odnajdzie jakieś inne rozwiązanie tego problemu, ponieważ wylanie radioaktywnej wody do oceanu byłoby jedynie wstępem do jeszcze większej katastrofy na skalę globalną. Według prognoz długoterminowych, temperatura w środkowej części Anglii w okresie styczeń-luty 2020 będzie najniższa w ciągu ostatnich 30 lat. Brytyjscy meteorolodzy zbadali przepływ mas powietrza, które przemieszczają się nad Anglią ze wschodu na zachód, tuż nad północnym Atlantykiem. I stwierdzili, że wzorce pogodowe wskazują na to, że spowoduje to znaczny spadek temperatur i opady śniegu w całym kraju. Ten zimny cyklon, którego już teraz obawiają się Brytyjczycy, nazwano wcześniej bestią ze wschodu. Brytyjczycy poczuli go jeszcze w lutym 2019 roku, kiedy to w niektórych regionach Szkocji temperatura spadła do minus 14 stopni Celsjusza, a podmuchy wiatru dochodziły do prędkości około 112 km na godzinę. W wielu miejscach w Anglii spadło wtedy ponad 50 cm śniegu, co wywołało lokalny kataklizm komunikacyjny. Ciężka zima doprowadziła nawet do śmierci 17 osób, w tym m.in. jednego dziecka. Zdaniem specjalistów, podczas nadchodzącej zimy najbardziej dotknięta działaniem bestii ze wschodu będzie znowu zwłaszcza Szkocja i środkowa część Anglii. Mieszkańcy tego kraju powinni się więc na to przygotować, na przykład rozważając zakup opon zimowych, które do dzisiaj są uważane w Wielkiej Brytanii za zbędne. Trudno powiedzieć, jakiej zimy należy się spodziewać w pozostałej części Europy, ale powinniśmy raczej oczekiwać podobnych warunków jak te, które mają mieć miejsce w Wielkiej Brytanii. Niż rosyjski z dużą regularnością dociera do nas każdej zimy, zamrażając wszystko wokół. Jest to o tyle problematyczne, że zima w tym roku może nadejść bardzo szybko, bo w rosyjskim Norylsku, znajdującym się za północnym kołem podbiegunowym, spadł już pierwszy śnieg. Według meteorologów taka pogoda za kołem podbiegunowym o tej porze roku zdarza się raz na 7 lat. Mniej więcej 5 lat temu na zachodnim wybrzeżu USA doszło do sytuacji, w której powstała bardzo duża ilość ciepłej wody w oceanie, która utrudniała życie ekosystemu morskiego i doprowadziła do wielkich strat wśród powracających starła łososi. Wstęp ten jest o tyle istotny, iż zdaniem naukowców znowu mamy do czynienia z tego typu anomalią. Z tym, że na o wiele większą skalę. Według danych zbieranych przez agencje rządowe, fala upałów, która miała miejsce w obrębie Ameryki Północnej podczas obecnego lata, spowodowała powstanie ogromnej masy nietypowo ciepłej wody w oceanie. Nie pozostanie to bez wpływu na ekosystemy morskie i zdaniem ekspertów, anomalia temperaturowa oceanu rozciąga się od Alaski aż do Kalifornii. Władze USA już teraz rozpoczęły analizowanie tego, jaki może być skutek powstania tego ciepłego obszaru, a zwłaszcza jak odbije się to na życiu w oceanie, co ma bezpośredni wpływ na całe rybołówstwo. Biorąc pod uwagę, że ta fala przypomina wczesne stadia tego, co obserwowano jeszcze w 2014 i 2015 roku, można oczekiwać, że jedyna szansa na to, aby wszystko wróciło do normy, to pogoda, która może spowodować, na przykład poprzez silny wiatr, że zwarty obszar termicznej anomalii zostanie rozproszony. Obecnie jednak wszystkie prognozy meteorologiczne wskazują na istnienie stałego układu pogodowego, który nie daje szans na zaistnienie takiego scenariusza. Przejdźmy jednak do sedna, a więc tego, jakie mogą być skutki dla środowiska z powodu trwania tej anomalii. Otóż, po pierwsze, należy spodziewać się zakwitu szkodliwych glonów, które często wydzielają toksyczne substancje, które są w stanie zabijać życie morskie na ogromnych obszarach. To z kolei może oznaczać katastrofę dla lokalnego rybołówstwa,
ale i dla gatunków większych zwierząt, takich jak lwy morskie, które bardzo ucierpiały na skutek nagłych zmian ekosystemu podczas ostatniej anomalii w 2014 roku. Tego typu nagłe załamywanie się łańcuchów pokarmowych z całą pewnością negatywnie wpłynie na całe życie w oceanie, nie mówiąc już o ludziach utrzymujących się właśnie z połowu ryb. A skoro dotarliście już do końca odcinka, wypadałoby przypomnieć Wam o możliwości obserwowania naszych mediów społecznościowych, zasubskrybowania kanału po więcej tego typu filmów, czy też może wsparcia nas za pomocą zawartej poniżej opcji Wesprzyj. Tak czy inaczej, to byłoby już na tyle ode mnie i życzę Wam wszystkim miłego dnia.